Paula, rok za rokiem mija. My się starzejemy, kolejny rok. Siania, jesteśmy już po żniwach, właściwie tylko nam zostało 20 parę hektarów gryki, ale to jeszcze zostawiamy na słoneczną pogodę. Jeszcze niedawno tutaj rosło żyto. No, a dzisiaj już zobacz, siejemy rzepak. I tak mamy mega opóźnione sianie rzepaku w tym roku. Jeszcze w życiu tak późno w Szkotowie nie był siany rzepak. To jest swego rodzaju doświadczenie, co z tego wyniknie, nie wiem. No. I znowu to nie jest zależne od nas, tylko od pogody. No tak. Niestety ostatni tydzień cały czas u nas były deszcze, było mokro i nie można było wjechać z, tak naprawdę ciągnikiem. Mimo bliźniaków i sprzętu, który ma ponad 400 koni. Próbowaliśmy siać w deszcz, niestety mimo dużych chęci i ogromu pracy, którą włożyliśmy, bo jeszcze puściliśmy przed siewnikiem nasz ciągnik z talerzówką. No, siewnik się zapychał i nie dało rady dalej siać. No, trzeba było zjechać z pola po prostu, bo mimo tego, że mamy piaski, to ten deszcz nie nadążał aż tak mocno wsiąkać. Właściwie jak wygląda u nas uprawa? U nas uprawa pożniwna jest taka, że ściernisko talerzujemy. Kiełkują nasiona, które wypadły za kombajnem. Wtedy czekamy, no staramy się jak najdłużej, ale jak wychodzi, to wychodzi, to musimy sprzężyć razem z usługą siewu, którą to robi nam Arkadiusz Wieczorek. To już właściwie tą usługę siewu to nam robi chyba trzeci rok Arkadiusz, nie? Jesteśmy zadowoleni. Sprzęt ma super, świetny, zawsze jest do dyspozycji. No i mu też się trochę opóźniły żniwa w tym roku i troszeczkę później do nas przyjechał. Trochę byliśmy źli nawet, ale tak sobie wytłumaczyłam, że być może to jest kolejne jakieś doświadczenie w naszym gospodarstwie. Spróbujemy, zobaczymy. Zresztą mówią, że wrzesień będzie ciepły, że będzie jeszcze pogoda, więc jest raz wilgoć, że pak dostanie wilgoć, będą szybkie wschody. Szybkie wschody, będzie ciepło we wrześniu, więc ten rzepak na pewno sobie poradzi. Chodzi o to, żeby on po prostu miał taki system korzeniowy i miał tyle liści, aby zdążył, aby nie wymarł nam po prostu w zimę. A jak mało z nawożeniem? No, nawozy kupiliśmy w tym roku, chyba udało nam się w czerwcu kupić już. Wcześniej kupiliśmy nawozy. Kupiliśmy nawozy z Prokamu. Zresztą nasiona rzepaku też kupiliśmy w Prokamie. Generalnie w gospodarstwie zawsze sieliśmy rzepak konwencjonalnie, siewnikiem Horsz, Pronto, bardzo fajny siewnik, zawsze sprawdzał się u nas w gospodarstwie, ale kiedyś kolega polecił mi, spróbuj na słabe gleby, spróbuj siać rzepak w striptilu. I właściwie w pierwszym roku żeśmy się zdecydowali, zrobili 100% siewu rzepaku w striptilu. Pamiętam, że wtedy siały nam trzy firmy usługowe, zrobili chyba 250 hektarów rzepaku, nie wiem, w dwa dni. Jakoś to było tak na maksymalnie szybko. W kolejnym roku żeśmy zrobili też próbę, żeśmy posieli na jednym polu połowę konwencjonalnie, a drugim właśnie z tym striptilem. I wyszło pół tony więcej z hektara. Tak to było na tym samym polu? Na tym samym polu. No i właściwie z Jarkiem żeśmy chodzili po polu, on był zachwycony. Szefowo, jednak moim siewnikiem ładniej ten rzepak wygląda. On wyglądał ładnie, bo był gęstszy. Wydawało się, że jest go więcej. Ale potem ku jego zdziwieniu, jak wjechali w pole właśnie kombajnami, bo on nie dość, że siał, to jeszcze siedział za sterami kombajnu. No i zobaczyli właśnie to mocno się zdziwili, że właśnie rzepak w striptilu dał więcej niż w jego metodzie konwencjonalnej. Także już nie mówił mi w tym roku, że sieje on siewnikiem. Czekaliśmy już na siewnik striptila. Arek, pan Wieczorek sieje nam już od 3 lat. Właściwie koszty to tak na hektar to są mniej więcej do 500 zł do hektara. Ale na czym polega striptil? Ta metoda pozwala zaoszczędzić paliwo i inny sprzęt, czyli jest tutaj w siewniku od razu wysiew nawozu, czyli za jednym przejazdem, bez orki, bez rozsiewacza nawozów, jedzie tylko jeden sprzęt, ciągnik z siewnikiem i z rozsiewaczem nawozu. Nawóz jest siany właściwie
pod nasionko rzepaku, jest głębiej w nasionko rzepaku, a ku czemu to służy, że na przykład puszczają korzonki rzepaku, idą w dół, dół, dół i wtedy pobierają sobie świetnie ten nawóz. My tu generalnie kupujemy nawóz PK, fosforowo-potasowy. Dajemy też RSM. RSM stosujemy razem z herbicydem. 30 kg na hektar idzie RSM. Teraz, a potem reszta pójdzie na wiosnę, to zobaczymy później, jak rzepak będzie wyglądał, jak przezimuje i tak dalej. Wtedy damy na start szybką, wczesną wiosną, jak najszybciej w pole wjedziemy z RSM-em, bo stosujemy w gospodarstwie RSM, ale przy tych cenach RSM właściwie zastanawiamy się, czy nie kupić też jej saletry i nie zacząć stosować saletry. No to jeszcze będziemy myśleć, zobaczymy, jak dalej przebiegną ceny i jak będzie się rynek układał azotowy w Polsce. Jeszcze nie mamy zapasów, także wszystko przed nami. Fosforu dajemy 40 kg na hektar teraz przy tym siewie, bo robiliśmy teraz badania gleby i u nas fosfor wyszedł całkiem poprawnie, bo mamy... Bardzo wysoki mamy fosfor. Właściwie na tyle wysoki, że mogliśmy sobie obniżyć tą dawkę nawozu, co też pozwoli na oszczędności. Robimy badania gleby co 2 lata. Dlatego, że uprawiamy ziemniaki, też sprawdzamy pH, sprawdzamy fosfor, potas, także magnez. Także robimy główne te składniki mniej więcej co 2 lata. Mamy ograniczone, w związku z tym, że uprawiamy ziemniaki, mamy ograniczone stosowanie środków chemicznych, ale już tutaj poszedł herbicyd z RSM-em. Tak, to był chlomazon. Tak, poszedł chlomazon, dlatego że my uprawiamy ziemniaki, więc musimy też dbać o to, żeby później w razie nie zaszkodzić naszym ziemniaczkom. Plus 30 kg azotu oczywiście. Razem z herbicydem. Ale to na jesieni, na wiosnę pójdzie dużo, dużo więcej. No też trzeba wiedzieć, że my się tutaj nie spodziewamy jakichś niesamowitych plonów w rzepaku. Nasze gleby nie pozwalają uzyskać więcej jak 3-3,2 tony z hektara. To już jest przy wilgotnym, fajnym roku. Jak mamy? Chociaż było w tym roku jedno pole na Kamionce, które dało nam 3,5 tony. Ale to jest jedyne pole, które mamy kawałek czwórki, także no fajnie posypało, ale właśnie przy uprawie striptilu możemy się spodziewać większych i lepszych plonów. No wiatr nam tutaj wieje, przeszkadza, fruwają nam włosy, ale jest fajnie, wesoło. Fajnie, że jesteśmy we dwie, bo jest nam raźniej, lepiej się pracuje, jest wesoło. No czasami nie możemy narzekać na nudę. Czasami mamy lekkie spiny, ale to jak to mama z córką, za chwilę się godzimy, nie? Bardzo szybko dzisiaj na przykład mieliśmy takie małe zdarzenie, ale trwało to minuta. No bo takie, i takie sytuacje muszą być w życiu, no bo nie możemy oddzielić pracy od naszego życia codziennego, no niestety. Razem prawie mieszkamy, więc różne cuda się zdarzają. No ale jest wesoło. Generalnie się kochamy bardzo. No nic, bardzo dziękujemy za taki ciepły i miły odzew pod naszym filmikiem. No, dziękujemy w ogóle za Wasze komentarze. Nie jest nam łatwo, bo generalnie kobietom w rolnictwie nie jest łatwo. To nie jest łatwa rzecz. Jest to, uważam, że to jest zawód typowo męski, ale my się otaczamy fajnymi, silnymi mężczyznami, którzy z nami współpracują, pracują, także nie jesteśmy tylko same baby. Mamy też super mężczyzn wokół nas w gospodarstwie.